Przywrócić do pozycji bezpiecznej. Najpierw pytamy się, czy ona jest przytomna, czy nie. Ej, proszę pani, ej. Jest nieprzytomna, ale jeśli to jest rodzic, to możemy mówić mamo albo tato. Teraz sprawdzamy, czy ta osoba oddycha. Dwa paluszki kładziemy pod brodę i lekko podciągamy do góry i drugą rękę dajemy na czoło i przychylamy się delikatnie i sprawdzamy, czy oddycha. Oddycha. Więc teraz pozycja będzie. Tą rękę kładziemy tak, jakby ta osoba do nas machała. Drugą rękę dajemy na policzek. Teraz tą nogę podnosimy, tak? I teraz za dwie części podciągamy. I tą nogę teraz tak delikatnie prostujemy. I tą. I jest pozycja bezpieczna. Cześć! Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić zdrową kanapkę, którą zawsze jem na kolację. Najpierw musimy umyć ręce, a potem wyciągnąć kanapkę. Smarujemy masłem. Najpierw musimy go pokroić, a potem posmarować. Teraz musimy nałożyć ser. Potem szynkę. Teraz musimy pokryć ogórek i pomidorka. Teraz pomidorka, ale najpierw musimy położyć nasze ogórasy na kanapce. Ja muszę poprosić mamę, żeby mi pokroiła tego pomidora. Mamy pokrojone dwa plasterki i dajemy na kanapkę. Taką zawsze jem kanapkę. Pa!